Ameryka wybiera. Jak wybrały Stany Zjednoczone? O tym będę rozmawiała z moim kolejnym gościem, a jest nim redaktor naczelny Tomasz Sokiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie redaktorze, pan bardzo często rozmawia z Polonią, bardzo często podróżuje do Stanów Zjednoczonych. Za co mogli pokochać Amerykanie, nasza polska Polonia, za co mogła pokochać Donalda Trumpa, albo też i znienawidzieć? No, ci, którzy mają lewicowe poglądy, takie ultralewicowe w stylu Black Lives Matter, na pewno nie mają powodu, żeby kochać Trumpa. Ale tradycyjna Ameryka, czyli Ameryka, która tworzy ten amerykański produkt, która opiera się na tych tradycyjnych wartościach, na pewno Trumpa powinna kochać, bo Trump przywraca te wartości, które zbudowały Amerykę, nawiązuje trochę do polityki Reagana, ale jest też przywódcą pewnego konserwatywnego buntu przeciwko lewicowo-liberalnej rewolucji. I ewidentnie ten bunt mu wychodzi. On rzeczywiście zmienia Amerykę. Polacy mają szczególne powody, żeby lubić Trumpa. Po pierwsze, on złożył pewne obietnice wobec Polski i te obietnice dotrzymał. Po drugie, trzeba pamiętać, że Polacy, którzy jeszcze parę lat temu głosowali głównie na demokratów, przesuwają się, stają się powoli klasą średnią. Polacy są generalnie katolikami. Katolicy popierali demokratów w pewnej opozycji do bardziej konserwatywnych protestantów, baptystów, ale to się zmieniło, bo demokraci poszli na lewo i katolicy ze swoimi poglądami mogli zostać już tylko z republikanami, więc jest aż nadto powodów, żeby Polonia, Polacy popierali Trumpa. No poza tym Polacy powoli też stają się takim trzonem klasy średniej w Stanach, tym uboższej jeszcze ciągle. Jest trochę bogatych Polaków, ale wiadomo, że to nie jest ta najbogatsza część społeczeństwa, ale też już to nie są ci ludzie, o których myśleliśmy jako te, którzy tam jechali zmywać naczynia czy robić proste prace murarskie. Oni dzisiaj już pokończyli studia, oni mają swoje firmy, oni mają swoje aspiracje i te aspiracje rosną. I Polska powoli, i Polacy w oczach Amerykanów stają się też tą konserwatywną, tradycyjną częścią społeczeństwa. Co ciekawe, jeszcze jest bardzo dużo Polonii rozłożonej w tych stanach, od których dzisiaj i wcześniej również zależą wybory, czyli Michigan, Wisconsin, Pensylwanii, Floryda, no to są szczególnie Pensylwania i Michigan, to są takie, gdzie 8-10% mieszkańców to jest Polonia. I oni będą rozstrzygać, tak, bo tam widać... No właśnie, teraz tutaj pan wyprzedził moje pytanie, ponieważ myśmy w tym specjalnym wydaniu pokazywali mapę i jak na razie według tej mapy jeszcze nie wiadomo, jakie decyzje podjęli mieszkańcy kilku stanów, takich jak właśnie Pensylwania, Georgia czy Alaska. Czego możemy spodziewać się? Czy tutaj coś się odwróci, czy nie? No oczywiście wszystko jest możliwe, ale jedne stany się liczą, drugie się mniej liczą. No, Pensylwania, Michigan, Wisconsin, gdzie nie ma jeszcze ostatecznych wyników, będą miały kluczowe znaczenie. To jest te kilkadziesiąt głosów, od których będzie zależało, kto przekroczy tę granicę 270 głosów elektorskich. No i we wszystkich tych trzech stanach prowadzi Donald Trump. W Pensylwanii prowadzi bardzo wyraźnie. To jest już prawie 10% przewagi. No i jeżeli te wyniki się utrzymają, to Trump wygra. A trzeba pamiętać, że to są właśnie stany, w których decydują Polacy, w których języczkiem uwagi są Polacy. Pewnie te różnice nie będą aż tak wielkie, tym bardziej, że w Pensylwanii będą zliczane głosy jeszcze korespondencyjne przez kilka dni. I tak szybko nie poznamy tych wyników, ale wygląda na to, że Trump tam ma wielkie szanse wygrać.
No właśnie, a czy spodziewaliśmy się takiej różnicy teraz? Jak na razie mamy takie, no też cząstkowe informacje. 1 700 000 głosów to jest różnica pomiędzy Joe Bidenem a Donaldem Trumpem. Mamy informację, że 224 głosy elektorskie ma Joe Biden, natomiast 213 Donald Trump. W jakim czasie to się może wyrównać? Bo na razie ta walka jest naprawdę zacięta. Po pierwsze, nie wygrywa się ilością bezwzględną głosów i Biden, mając 1 700 000 głosów przewagi, ma mniej niż miał w poprzednich wyborach, co jest pewnym zaskoczeniem. Gdyby ta różnica się utrzymała, to oznacza, że przewaga Bidena w ogólnej ilości głosów spadła przy jeszcze bardzo wysokiej frekwencji, która tam jest. Poprzednie wybory wygrał 3 milionami głosów przewagi, a przegrał je głosami elektorskimi, czyli w poszczególnych stanach. To jest taka specyfika tego systemu. Natomiast jeśli chodzi o głosy elektorskie, no to mamy niezliczonych tych kilka stanów kluczowych właśnie. Stąd po stronie Trumpa jest tylko 213, a po stronie Bidena 238. Tylko on już nie za bardzo ma gdzie te głosy zdobywać. Jeżeli nie wygra w którymś z tych stanów, który teraz prowadzi Trump, a może wygrać prawdopodobnie tylko wykorzystując nieprawidłowości czy pewne naciąganie sposobu głosowania wokół tych wyborów korespondencyjnych, no to Biden te wybory najprawdopodobniej po prostu przegra. I stąd takie mobilizujące wystąpienia obydwu stron do pilnowania, do liczenia, niezgoda na nadużycia. Szczególnie po stronie Trumpa, który już oskarżył demokratów o próbę kradzieży tych wyborów. Zaraz będzie zresztą pewnie wystąpienie Trumpa, w którym on to bardziej dosadnie powie. No więc mamy do czynienia z walką już w tej chwili nie na głosowanie, a na liczenie głosów. Ona może potrwać. Panie redaktorze, jak na razie, jeśli chodzi o Pensylwanię, 14% przewaga Donalda Trumpa, więc te informacje cały czas do nas spływają, ale ja chciałam zapytać, czy panu redaktorowi Donald Trump będzie na przykład przypominał, czy może już przypomina któregoś z prezydentów wcześniejszych w Stanach Zjednoczonych? Jakie jest podobieństwo w prowadzeniu polityki do którego prezydenta? No chyba najbardziej do Ronalda Reagana, aczkolwiek trzeba też brać pewną proporcję. No, zupełnie innej sytuacji rządził Ronald Reagan. Też był troszeczkę inną osobowością, ale obydwu cechuje no, taka pewna samodzielność, decyzyjność, pewna siła charakteru. No, Reagan zawsze był dosyć zdecydowanym republikaninem. No, Trump przeszedł pewną drogę od demokraty do republikanina, od demokraty w młodości do republikanina. Dzisiaj, no przecież wypominają mu nawet, że on w swoim czasie wspierał finansowo, prawdzie nieznacznie, ale jednak wsparł kampanię wiceprezydent, znaczy kandydatki na wiceprezydent pani Kamali Harris, obecnej kandydatki na wiceprezydenta. No ale Trump, można powiedzieć, dojrzał do tych poglądów, przeszedł pewną drogę jako biznesmen i znalazł przyczyny słabości Ameryki, przyczyny, dlaczego Ameryka traciła swój leadership. I dzisiaj Trump no, stoi na czele tej rewolucji, która ma odbudować Amerykę. Mówi o bardzo podobnych wartościach, jak mówi PiS, to znaczy mówi o patriotyzmie, mówi o przywiązaniu do tradycji, do rodziny, do religii. To wszystko go bardzo zbliża do tej strony konserwatywnej, ale też do tego, co w swoim czasie mówił Ronald Reagan. Jego decyzje w Sądzie Najwyższym mogą spowodować podobne decyzje do tych, które były w naszym Trybunale Konstytucyjnym, bo w Sądzie Najwyższym ostatnia nominacja, która przeważa zdecydowanie na stronę sędziów konserwatywnych, to jest sędzi, która jest zdecydowaną przeciwniczką aborcji, tak więc pewnie nas czeka bój o aborcję również w Stanach Zjednoczonych, ale wygląda na to, że ten bój po wyborach się zacznie. Więc porozmawiajmy o tych różnicach. Gdzie jest największa różnica, jeśli chodzi o opinię, o myślenie, o prowadzenie polityki z tych dwóch kandydatów? Tutaj wiemy, że oni się różnią na pewno pod kątem podejścia do NATO, do inicjatywy Trójmorza, do kwestii właśnie posiadania broni, czy też do kwestii kary śmierci, a także do kwestii aborcji lub też Nord Stream 2. Gdzie jest między nimi największa różnica? Nie jestem pewien, czy tak bardzo się różnią w sprawie Nord Stream 2, bo nie widać jakichś takich wypowiedzi Bidena, które by go różnicowały w tej sprawie z Trumpem. Jeśli chodzi o Trójmorze, no to będą bardziej niuanse, bo Biden chce się dogadywać z Niemcami, przywracać to kierownictwo nad Europą Niemiec.
ale czy on to tak do końca poważnie potraktuje, kiedy zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych i będzie miał takie narzędzie jak Polska i Trójmorze, no to zobaczymy. To wszystko zobaczymy, co przeważy, czy ideologia, czy interes Ameryki. W interesie Ameryki jest robienie tego, co robi w tej chwili Donald Trump, czyli silne wspieranie idei Trójmorza. Ja myślę, że Biden będzie w jakiejś mierze kontynuował tą politykę, mimo swoich różnych gaw, zapowiedzi i wykazania się brakiem znajomości polityki zagranicznej. Zresztą Biden w sumie jest dosyć doświadczonym politykiem, z nim jest większy problem, czy jego zdrowie, czy jego stan umysłu pozwoli mu rzeczywiście sprawnie zarządzać Ameryką. I na ile on będzie stawiał na ideologię, a na ile na takie pragmatyczne interesy, to jest odpowiedź na pytanie, gdyby wygrał, bo na teraz niewiele wygląda, żeby miał wygrać. A gdyby wygrał, jak by wyglądały relacje pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą a Joe Bidenem? Pewnie byłyby trochę chłodniejsze, ale też bym nie demonizował tego, no. Jesteśmy jednak osobnymi krajami i musimy szanować swoją tożsamość. Trzeba pamiętać, że było wiele napięć wywołanych przez obecną panią ambasador, która przecież jest przyjaciółką Trumpa, więc czasem To były wielokrotne nawet napięcia, panie redaktorze, bym powiedziała. No były one, ale wynikają z pewnych niezręczności, niezrozumienia roli ambasadora. No to jest jednak osoba, która jest dosyć nowa w dyplomacji. Natomiast też ma swoje zasługi, niezależnie od tego, że ją krytykowałem za różne jej wystąpienia. To pamiętajmy, że w sferach bezpieczeństwa czy w sprawie wzniesienia wiz ona miała swoje zasługi. I teraz pytanie, kiedy ona była sobą, kiedy jest prawdziwa. No, bez wątpienia nie pomogła w mobilizowaniu Polonii na rzecz Trumpa. No ale Polonia jakoś rozdziela te dwie sprawy, czyli jedna to są wystąpienia pani ambasador, drugie to jest polityka Trumpa. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Redaktor Naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sokiewicz był państwa i moim gościem. Dziękuję panu redaktorowi. Dziękuję bardzo. A ja z państwem widzę się dosłownie za kilka minut. Zostańcie państwo z Telewizją Republika.